Cześć! Mój jest ten kawałek podłogi. To tytuł znanej polskiej piosenki. Dziś pokażemy Wam, jak dodać podłogom smaku i oryginalności, co sprawi, że Wasze posadzki będą świadczyć o Waszej wyjątkowości. Zapraszamy! Każdy z nas ma w domu stary i bezużyteczny dywan. Dlatego dziś pokażę Wam, jak w prosty sposób za pomocą farbek do tkanin ozdobić go i nadać mu nowe życie. Na początku taśmą wyznaczam obrys kota, który następnie wypełniam za pomocą gąbeczki i farbki do tkanin. W następnym kroku w ten sam sposób tworzę uszy i łapki, a oczy i pyszczek kota maluję za pomocą pędzelka. Jak widzicie, w ten oto prosty sposób możecie udekorować swój stary dywan i nadać mu nowe życie. Ja wybrałam prosty wzór kota, ale Wy możecie spróbować czegoś znacznie trudniejszego. Gra w kręgle to bardzo fajna zabawa. Może grać w nią zarówno dorosły, jak i dziecko. Dziś pokażę Wam, jak zrobić łatwy tor do gry dla dziecka, który można przenosić z pokoju do pokoju. Na początku odmierzam i przycinam deski. Następnie je szlifuję, a w dwóch z nich zaokrąglam po jednym rogu. W następnym kroku skręcam je i maluję na wybrany kolor. Teraz składam ze sobą trzy panele podłogowe, a pod spód przyklejam cienką sklejkę, aby wzmocnić konstrukcję. Aby całość było łatwiej przechowywać, ścianki przyklejam na rzepy. Następnie wyznaczam miejsca, w których będą stały kręgle. Boki ozdabiam, przyklejając metalowe kątowniki. Pozostało tylko ustawić kręgle i można zaczynać grę. Taki zestaw nie zajmuje dużo miejsca, a może sprawić naprawdę dużą frajdę. Dywan jest świetnym dodatkiem do każdego wnętrza. Sprawia, że przechodzenie po nim gołymi stopami jest niezwykle miłe. Jednak aby spełniał swoją funkcję, musi być czysty. Dlatego pokażę Wam dzisiaj kilka domowych lifehacków, które sobie z pewnością z tym poradzą. Aby pozbyć się wgnieceń z dywanu, przyłóżcie na nie kilka kostek lodu. Kiedy lód się nieco rozpuści, zbierzcie jego resztki i wysuszcie mokre miejsce. Zaschnięty wosk na dywanie usuniecie za pomocą papierowego ręcznika i gorącego żelazka. Jeśli chcecie natomiast pozbyć się nieprzyjemnego zapachu po Waszym pupilu, to podłóżcie pod plamę garnek z gorącym mlekiem. Jak powszechnie wiadomo, istnieje wiele produktów, które usuwają skazy z dywanu. Jednak nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co może wydarzyć się w danym momencie. Dlatego warto jest znać kilka domowych patentów, które z pewnością pomogą Wam w tych trudnych sytuacjach. Od dziecka jestem miłośniczką dużych, wygodnych, mięciutkich siedzisk rozkładanych bezpośrednio na podłodze. Dlatego pokażę Wam dzisiaj, jak w bardzo prosty sposób można samodzielnie wykonać taką pufę. Na rozłożonym materiale układam cztery poduszki. Następnie przykrywam je pozostałą częścią materiału, który w kolejnym kroku zszywam ze sobą. Następnie zszywam również materiał między poduszkami i gotowe. Takie siedzisko nie dość, że jest bardzo wygodne, to w dodatku wielofunkcyjne. Mogę z niego stworzyć taki mini fotelik, wygodną leżankę przed telewizor, a jak wpadną niespodziewani goście, to posadzę lekko cztery osoby. Praktyczną ozdobą łazienki jest mata na podłogę wykonana z korków po winie. Jej zrobienie jest naprawdę bardzo łatwe, a efekt jest rewelacyjny. Oglądajcie! Najpierw odmierzam wybrane długości kantówek, po czym je odcinam. Teraz skręcam je w prostokątną ramkę, a następnie maluję lakierowejcą. W następnym kroku przyklejam kolejno korki, tak żeby wypełnić całe wnętrze. Taką matę kładziemy w miejscu, gdzie podłoga jest zimna, mokra lub po prostu śliska. Powierzchnia korków jest ciepła i bardzo przyjemna dla gołych stóp, a dodatkowo pozwala spływać wodzie, jeżeli wejdziemy na nią wprost po kąpieli. Jak widziałyście, nawet niewielki dodatek na podłodze może sprawić, że wnętrze nabierze zupełnie innego charakteru, dlatego nie bójcie się eksperymentować, aby odkryć swój własny styl. Pamiętajcie o tym, aby subskrybować kanał Castorama Polska. Sprawdźcie również nasze afterki i zajrzyjcie do najnowszej gazetki. Do zobaczenia!